Koncerty, wesołe miasteczko i konkursy. To wszystko w weekend czekało na mieszkańców podpoznańskiego Lubonia. Tym razem nie w czerwcu, ale na początku września zorganizowano tu Dni Miasta. W tym roku te Dni Lubania są troszeczkę przesunięte w czasie, bo staraliśmy się zawsze, żeby one były w miesiącu czerwcu, ale Euro 2012 nam pokrzyżowało plany. To jest czas dożynek w innych gminach, a w Luboniu są akurat Dni Lubania. Dni Lubonia rozpoczęły się sportowym akcentem. Już po raz trzeci odbyły się tu otwarte mistrzostwa w tenisie stołowym. Wzięli w nich udział zawodnicy z całej Polski. Wydaje mi się, że był najliczniej obsadzony z tych trzech, także widać, że frekwencja z roku na rok jest coraz większa. Mieliśmy gości z Gorzowa, ze Świebodzina, z Bydgoszczy, także coraz więcej zawodników przyjeżdża, również zawodnicy pierwszoligowi jak Artur Białek. Także no, wydaje mi się, że frekwencja przy 88 zawodnikach no, jest bardzo wysoka. Najlepszy okazał się Artur Białek z bydgoskiej Gwiazdy. Na turnieju było wiele zawodników z pierwszej, jak i z drugiej ligi. Zagrałem cztery mecze w turnieju seniorów i dwa mecze w turnieju Open o Puchar Burmistrza. I grało mi się dobrze, zawodnicy byli na dobrym poziomie i mecze też były na dobrym poziomie. Pokazy sportowe królowały też na scenie. Zachęcaliśmy tych najmłodszych, czyli dzieci i młodzież, które zaprezentowały układy taneczne oraz wzięły udział w pokazie zumby, którą mogą tańczyć zarówno dorośli, jak i dzieci. No i później przeszliśmy do zajęć już typowo dla dorosłych. Zaczęło się właśnie od zumby, następnie były ćwiczenia wzmacniające, rozciągające. Pierwszy dzień zabawy przebiegał pod hasłem Rozrywkowy Luboń, a jak rozrywka, to wesołe miasteczko. Mieszkańcy Lubonia na brak wrażeń nie mogli narzekać. Niektóre były naprawdę odlotowe. To fajnie. Ja już o tym jeździłam, także wiedziałam, co, bo ona była pierwszy raz, więc może się wypowie. Masakra. Coś wspaniałego, naprawdę. Adrenalina po prostu. Nie bałaś się? Bałam się. No, bałam się bardzo i to bardzo. W tym czasie na scenie prezentowały się zespoły z Ośrodka Kultury. Chór Bart przypomniał wojskowe piosenki. Nic dziwnego, 1 września to rocznica wybuchu II wojny światowej. Potem przyszedł czas na bardziej gorące rytmy, czyli rewie Moulin Rouge. Działam od ponad 8 lat, ja osobiście. A prezentujemy głównie tańce rewiowe, typu samba, kankan, trochę tańca nowoczesnego. Osobiście wywodzę się z tańca towarzyskiego i właśnie po tańcu towarzyskim to jest taka fajna forma przekazu. Umożliwia mi to występy na scenie, dlatego się z tego cieszę i wybrałam taką formę. Na terenie Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanęły namioty, w których prezentowały się różne stowarzyszenia i instytucje. Konkursy dla młodszych i starszych przygotowało Samorządowe Forum Obywatelskie. Dzieci na naszym stoisku przez cały dzień mogły rysować Luboń widziany właśnie ich oczyma, najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dla trochę starszych przygotowaliśmy konkurs ze znajomości Gwary Poznańskiej, Blubyry bez poruty. Poza tym dla dzieci aktualnie odbywa się konkurs przyrodniczy. Poza tym był też konkurs Luboń w obiektywie, który polegał na zrobienie przez mieszkańców zdjęcia, które tematyką swoją oscylowało wokół miasta, jego zabytków, mieszkańców, architektury. O tym, że robiąc zakupy zawsze warto brać paragon, przekonywali pracownicy Urzędu Skarbowego. Ważne jest to o tyle, że jak gdyby unika to nieuczciwej konkurencji, powoduje jak gdyby również, że cały ten podatek jest uczciwie odprowadzony do Skarbu Państwa, a poza tym
bardzo istotna sprawa dla klienta, który na podstawie paragonu może zgłaszać reklamację i wie dokładnie, co zakupił i porównywać również swoje możliwości finansowe pod względem ceny. Podczas Dni Lubonia zainaugurowano oficjalnie konkurs meldunkowy. Burmistrz chce przekonać mieszkańców, by zostawiali swoje podatki na miejscu, bo te pieniądze są tu bardzo potrzebne. To jest tylko wskazanie miejsca zamieszkania i od tego momentu udziały z PIT-u wpływają do nas, do miasta. Szacuję, że parę tysięcy ludzi, mieszkańców Lubonia nie jest tutaj zameldowanych i to najczęściej są ci, którzy są czynni zawodowo, od których te podatki mogłyby tutaj wpływać, poprawiałoby to infrastrukturę, moglibyśmy pobudować pewne drogi. My jednak jesteśmy młodym stosunkowo miastem, który powstał z połączenia trzech wsi, także prawie 50% dróg mamy nieutwardzonych. Do udziału zachęcają też nagrody. Główna to wycieczka do Czech. Jednym z punktów, którego nie może zabraknąć na Dniach Lubonia, jest konkurs wiedzy o mieście. Były pytania o to, w którym wieku pojawiła się pierwsza wzmianka o wsi Luboń, kiedy otrzymał on prawa miejskie, czy z jakim parkiem graniczy, ale nie tylko. Ilu mieszkańców ma miasto Luboń? Proszę podać liczbę w tysiącach. 15 tysięcy. To jest za mało. Możemy pani jeszcze raz pozwolić odpowiedzieć. 40 tysięcy. To jest za dużo. Rozszyfruj skrót. Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tak, bardzo dobra odpowiedź. 1 września, czyli tuż przed pierwszym dzwonkiem, uruchomiono też nową sygnalizację świetlną. Lubońscy uczniowie będą więc mogli poczuć się bezpieczniej. Było to możliwe dzięki finansowemu wsparciu PZU Życie. PZU od kilku lat zmienia się dynamicznie i od wielu lat prowadzi działalność prewencyjną, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa. W tym momencie wspieramy i osoby, które korzystają ze szkoły, z gimnazjum i mieszkańców okolicznych. Także bardzo cieszymy się, że możemy współfinansować i wspierać działalność tutaj Urzędu Miasta, poprawiając bezpieczeństwo w Luboniu. Generalnie w tym miejscu, z uwagi na to, że mamy bliskość tutaj szkoły, gimnazjum, to nie jest jedyne miejsce, które można by było wskazać na mapie Lubonia, gdzie taka sygnalizacja by się przydała. Tych miejsc jest o wiele więcej, natomiast myślę, że to jest początek dobrej współpracy z PZU. Z inicjatywą wystąpił tutaj Urząd Miasta, a my jako policja zawsze popieramy takie inicjatywy, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa. Są już plany dalszej współpracy, bo sygnalizacje przydałyby się również na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Wojska Polskiego oraz w okolicach Ośrodka Kultury na ulicy Sobieskiego. Ale wróćmy na miejsce zabawy. O głośne i ostre rockowe brzmienie zadbał zespół Difference. Myślę, że to jest jakiś miły wypoczynek dla rodziny, dla dzieci. Ogólnie, żeby można było miło spędzić czas. Można przyjść z dziećmi. Dzieciom na pewno się podobają te właśnie wesołe miasteczko, lody, zwłaszcza z takimi maluszkami. Super. No można i z rodziną się zabawić. Nam brakuje rozrywki w sumie, także myślę, że tak, bo nie ma co z czasem wolnym zrobić z reguły. Nie trzeba czekać. Ruski ketchup, ruski ketchup, ruski ketchup. Nie trzeba czekać. Gwiazdą wieczoru był Big Cyc. Zespół zrobił niespodziankę mieszkańcom Lubonia. Właśnie tu podczas koncertu nagrywał klip do piosenki Dziki Kraj.
wczoraj graliśmy koncert z zespołem Scorpions we Wrocławiu i tam już rozpoczęliśmy kręcenie tego teledysku. To jest jakby drugi teledysk do piosenki Dziki Kraj. No jest to pomysł na teledysk koncertowy, w związku z tym, że wczoraj graliśmy o godzinie 17 przed Scorpionsami i było jeszcze widno, także dzisiaj ekipa wpadła na pomysł, żeby przy pełnym świetle na takim prawdziwym koncercie zrobić zdjęcia, ujęcia plenerowe, także myślę, że będzie to już fajna pamiątka dla tych, którzy dzisiaj przyjdą na koncert. Te zdjęcia są nie tylko do teledysku Dziki Kraj, ale także powstaje film o zespole Big Cyt w związku z 25-leciem zespołu i oczywiście to ten dzisiejszy koncert będzie jednym z wielu, który będzie filmowany. Ta ekipa będzie jeździła z nami na przykład w przyszłym roku na całej trasie majowej i czerwcowej i z tego powstaną zdjęcia do filmu dokumentalnego o zespole Big Cyt, który zresztą będzie moim zdaniem dosyć ciekawy, będzie w jakiś sposób podsumował te 25 lat przygód na scenie rock'n'rollowej. Odkryliśmy, że mamy dość dużo sfilmowanych koncertów, bo jest sfilmowany na przykład koncert Big Cyca na festiwalu Woodstock dla 300 tysięcy widzów właśnie na imprezie Jurka Owsiaka. Mamy kilka rejestracji koncertów telewizyjnych. Telewizja Gdańsk, Telewizja Wrocław robiła takie rejestracje. Natomiast mało mamy takich zdjęć z trasy właśnie, jak zespół jakby z kulisów, z backstage'u, z tego co się dzieje właśnie teraz, czyli tuż przed koncertem. Big Cyc, pozdrawiamy wszystkich fanów Big Cyca z Lubonia. No i na pewno wielu z Was obejrzy się na teledysku Dziki Kraj, także zachęcamy do śledzenia czujnie internetu, a także wszystkich możliwych telewizji, bo niebawem ten teledysk ujawnimy. No i na pewno publiczność z Lubonia, ta, która będzie dzisiaj na tym koncercie, gdzieś tam w migawkach się pojawi. Pozdrawiamy, czołem, cześć! Na koniec zrobiło się naprawdę gorąco.